1991 roku Jan Paweł II Wielki w parku Agricoli w Warszawie wnosił do chwały ołtarzy ojca Rafała Chylińskiego, franciszkanina. Mówił między innymi: zastanawiałem się, dlaczego tak długo trzeba było czekać na jego beatyfikację. Długo, bo ojciec Chyliński przeszedł do wieczności w połowie XVIII wieku. Pan Bóg ma swoje drogi i ma swój czas, kontynuował papież, by dać kolejnych błogosławionych i świętych Kościołowi jako znak nadziei i mocy na przeżywany przez Kościół jego aktualny czas. Ojciec Chyliński, jak mało kto w XVIII wieku, doświadczył najpierw wojny domowej, to ta słynna historia naszych dziejów wyrażona jednym powiedzeniem: od sasa do lasa. Jedni zwolennikami króla Saskiego, drudzy Leszczyńskiego. A potem zrozumiał, że jego służba ojczyźnie to przede wszystkim służba bardzo biednym, ubogim ludziom. I to był przejaw jego patriotyzmu. I papież, dając go w 1991 roku Polsce jako błogosławionego, wskazał go jako postać dla naszego narodu w bardzo trudnym czasie. Część z nas doskonale pamięta, to były pierwsze miesiące i lata wprowadzania planu Balcerowicza z wszystkimi także bardzo negatywnymi, bolesnymi następstwami tego planu. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj, prawie 74 lata po śmierci sługi Bożego, ojca Jacka Woronieckiego, też możemy sobie postawić to pytanie: dlaczego tak długo czekaliśmy na to, aby najpierw na początku tego wieku dopiero rozpocząć proces informacyjny i beatyfikacyjny w tym pierwszym etapie decyzjalnym i dlaczego dopiero dzisiaj on znajduje, ten etap decyzjalny, swoje zwieńczenie tak uroczyste, tak piękne w kaplicy arcybiskupów krakowskich? Wiem, jakie są czasy niełatwe. A ojciec Jacek Woroniecki pokazuje nam, jak być do końca człowiekiem głębokiej wiary, zawierzenia Bożej opatrzności, ufności w Boże miłosierdzie, a jednocześnie żarliwym patriotą i swoistym wizjonerem, gdy chodzi o nadawanie nowego kształtu różnego rodzaju bardzo ważnym inicjatywom duszpasterskim, będącymi odpowiedzią na tamte czas. Narażając się niekiedy nawet na niezrozumienie ze strony nie tylko współbraci. Po latach okazało się, jak błogosławione były jego zamysły, jak głęboka jego wiara, której był dla innych znakomitym świadkiem. Wiara, która pozwalała mu także zmagać się na co dzień z wielkim cierpieniem i to trwającym przez długi, długi czas. Sięgam do jego myśli, które jakby są potwierdzeniem tego, co przed chwilą wspominałem, nawiązując do jego niezwykłej postaci. Najpierw: wiara udzielona nam przez miłosierdzie Boże
góruje nieskończenie nad wszelką wiedzą ludzką. Był intelektualistą, profesorem, jednym z twórców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, drugim rektorem tej uczelni. Doskonale wiedział i znał wyzwania intelektualne tamtych czasów, początków XX wieku, tego także, co niesie z sobą bolszewicka ideologia, a z drugiej strony pozytywizm. Niby odległe od siebie kierunki filozoficzne, także ideologie, ale współpracujące w jednym, w walce z Bogiem, z obecnością Boga w świecie, zwłaszcza w świecie ludzkiego umysłu. I stąd jego zaangażowanie tak niezwykłe, tak wielkie, nie tylko by powstała uczelnia katolicka w nowej, odrodzonej Polsce, ale żeby wszystkie wielkie ośrodki akademickie Polski były wspomagane przez żywą obecność duszpasterstw akademickich. Tak zrodziło się duszpasterstwo akademickie ojców dominikanów w Poznaniu, między innymi, co wiem i czego błogosławione skutki mogłem doświadczać przez wiele lat osobiście. A jednocześnie zdawał sobie sprawę z tego, że na obrazie Kościoła mogą pojawiać się różnego rodzaju rysy, co go nie zniechęcało, ale co sprawiało, że kazał także na te trudne chwile Kościoła patrzeć właśnie w duchu wiary. Tak jak to pisał: w oczach wiary Kościół, nawet w dniach największego poniżenia z jego strony ludzkiej, czy to pod względem materialnym, czy też moralnym, jest zawsze tą samą instytucją Bożą, pełną życia, światła i mocy dla tych, którzy chcą na nim się oprzeć i w nim szukać wzmocnienia swych sił duchowych. Ciężkie chwile są próbą zarówno wiary w opatrzność Bożą, której dróg wyrozumieć nie możemy, jak i pełnego ufności i miłości poddania się Jego świętym wyrokom. Mówiąc słowami słynnej encykliki Jana Pawła II z 1998 roku, ojciec Jacek Woroniecki był uosobieniem tego ludzkiego ducha, który wznosi się ku Bogu na dwóch skrzydłach – wiary i rozumu. By docierając do Boga, do Bożej prawdy, w jej świetle raz jeszcze spojrzeć na człowieka i na świat. Jawi się nam zatem w tych dzisiejszych czasach, trudnych, niełatwych dla Kościoła, w tym wielkim, ogromnym wręcz zamieszaniu intelektualnym, jako przykład wielkiego zawierzenia Bogu, dźwigania na co dzień krzyża cierpienia, a przede wszystkim mocy Ducha, która sprawiała, że ci, którzy mieli szczęście się z Nim spotkać, szli pełni ufności w nieznaną dla siebie przyszłość. Módlmy się, drodzy siostry i bracia, aby ta postać wybitnego syna świętego Dominika była drogowskazem dla Kościoła, jako wspólnoty wierzących, drogowskazem życia, nadziei, miłości, a przede wszystkim zaufania w Boże miłosierdzie.